Najpierw. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panom. Bardzo widzę, że panowie bardzo tutaj czytają dokładnie, dość dłuższy czas to. I co państwo sądzą o tych banerach, które odzwierciedlają aktualny stan gospodarczy i polityczny państwa polskiego? Ale to jeszcze bardzo dobre są banery. Bardzo dobre. Powinno być więcej. Więcej, zgadza się. To przedmówca akurat też mówił, że jest za mało tych banerów. Może Hołota by się nawróciła, proszę pana, bo to przecież te rządzą... Banda kolesi rządzi, to jest prawda. I złodziei. Dokładnie, zgadza się. No ale i co jeszcze można ewentualnie powiedzieć? Więcej banerów takich, proszę pana. Więcej. Nawracać ludzi trzeba. Jak najwięcej. Ja chciałem dodać, że te banery byłyby bardzo blade, ale rzeczywistość obecnie w Polsce bardzo pasuje do tych banerów. Oczywiście, że tak. Dlatego one oddają samą istotę. Naprawdę. To są ludzie, siedzi po cichu, gdzieś tam w głębi tli się nawet... A czyje to są te banery? To już tutaj jest akurat, jest pan Bąkowski, to jest bardzo taki oddany Polak, patriota. O, tutaj jest, widnieje tu jego akurat adres mailowy, internetowy, nie mailowy, tylko internetowy. I po prostu on, to jest były prawda, tutaj radny sejmiku. Ale działa po prostu bardzo ostro, bardzo, bardzo tak, wie pan, aktywnie działa na rzecz właśnie uświadamiania narodu polskiego, co się akurat dzieje z narodem polskim, bo tu jest wyraźnie napisane, Kowadis, to jest działacz niezależny polskiego PZKS-u, tak, aktualnie PZKS-u. Tak, to jest jedyna. Oczywiście on reprezentował właśnie w sejmiku partię Prawo i Sprawiedliwość, ale no teraz po prostu on jest taki jakby niezależny i jest... A to nie dobrze, no bo powinien właśnie PiS popierać, nie tylko popierać, ale wstąpić do PiS-u tak samo. No on akurat... Dlaczego nie jest PiS? No mi się wydaje, że jest, tak? Partia PiS działa w bardzo specyficznych warunkach, bo działa w kraju, gdzie ani prawa, ani sprawiedliwości. To nazwa jest najbardziej adekwatna. Tak, dokładnie. Dobrze pan powiedzieć. No. Ale co panowie sądzą jeszcze od sytuacji, gdzie wyborcy... Nie, miejmy nadzieję, że nie. Niech Bóg czuwa nad tym wszystkim. Co państwo sądzą o wyborach, że kolejne wybory Polacy wybierają tą partię, która... A ja chciałabym właśnie powiedzieć... Owcy są mistrzami świata w ogłupianiu ludzi, proszę. Ale to młodzi wybierali teraz właśnie. Bo my byśmy tutaj nie wybrali. Dobrze, ale te owcy, proszę pani, i Tusk, to są mistrzami świata w ogłupianiu ludzi. Ale to Unia Wolności, to było... PRL. Dlatego tak jest dobrze. No zgadza się. Bo my byśmy nie wybrali Tuska. Nie drugi wybrali raz. Tego Volksdeutscha. Nie wybrali. Młodzi wybrali, bo ja jak rozmawiam z moimi dziećmi, to oni powiedzieli, że idą na Kiszyńskiego, oni na Tuska. Powiedzieli, żeby nie było wojny, żeby się nie kłócili. No ale oni się teraz dopiero kłócą. Ale Tusk podzielił społeczeństwo, proszę pani. Tusk, Donald. Donaldinho. No i on teraz wychodzi jak Putin, nie? I rządzi i narzuca nam wszystko. Obłuda i fałsz i zakłamanie. Tak. To jest, proszę pana, Tusk, no. Tusk. Obłuda, no. Fałsz i zakłamanie. I ja pracowałam całe życie. Znaczy mówiąc, swołocz. I teraz mi nie stacie za opłaty. Do widzenia. Do widzenia. Witam państwa. Również tutaj akurat spotkaliśmy patriotów oddanych Polaków. Co panowie tu sądzą o tych banerach, które odzwierciedlają aktualny stan polityczny państwa polskiego, stan gospodarki? Co państwo sądzą o tych banerach? Nie pierwszy raz widzę ten samochód i te banery, te teksty. I podziwiam tego, który to robi. Popieram. Jest to wszystko zgodne z tym, co się akurat jest w Polsce, tak? Dokładnie, Tusk powinien sobie jechać tam rządzić. No dobrze, ale jeżeli jest tu panie Tusk abdykuj, to się zgadza, ale pan Tusk abdykuj, no czy on sam będzie abdykował, raczej chyba nie. Nie, temu facetowi trzeba kopa zapalić i dostać. Im szybciej, tym lepiej. Bo do czego doprowadził? Do tego, że nie trzeba wojny, żeby ten kraj został rozgrabiony przez obcy kapitał. Dobrze mówi, dobrze ten pan. No właśnie, dokładnie, to jest cała kwintesencja wszystkiego. Także mówię, popieram tego typu działania i żeby więcej ludzi to robiło. To może wcześniej by facet otworzył oczy i domyślił się, że tutaj jest osobą non grata.
No zgadza się, ale dlaczego nie ma właśnie takich ludzi jak ten pan, pan Bąkowski? Dlaczego jest tak, czy ludzie są po prostu, obawiają się czegoś, boją się? No, często słyszę po wyborach od ludzi, ja nie głosowałem, tak. Nikt nie głosował. Tak, nikt nie głosował. Tylko dziwnym jest, że tego frajera kolejny raz wybierają. Dokładnie. Tak samo jak tutaj w Gdańsku Adamowicza. Kolejny cymbał, który rozpieprze gospodarkę naszego miasta. Który doprowadził do tego, że nasza Stocznia Gdańska jest zrujnowana. Że my teraz już statków nie będziemy budować. Nie wiem, co on tam chce robić. Buraki sadzić? No niech na wioskę jedzie. To samo Tusk. Niech się zaszyje i nie oddycha. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego dnia brawo, życzę. Brawo. Nie musisz mówić, bo nie mówię.